Cześć, mojej ruinie, cześć. Zaczynam sprzątać debelki, tylko muszę uważać, gdzie staję, żebym nie spadł. A tu wiecie teraz, dlaczego nie ma jeszcze zrobionej dobudówki. Bo by mi przeszkadzała. A tak mogę spokojnie sobie rzucać. Na nic nie muszę uważać. Wszystko się trzyma. W ogóle nie zjedzone. Mogło spokojnie następne 100 lat zdać. O. I tak powoli, do wieczora. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko to ja muszę zwalić na dół, a tam jest posprzątane już. I znowu się sypu narobi. I ten cały gruz trzeba też sprzątnąć. I zaś kilkudniowa robota jak nic. O, tej już nie dźwignę. Samokra. Tak łatwo. Będzie trzeba to poprzesuwać. Rzuciłbym tam, ale stamtąd też trzeba zabrać. To coś się ciągnie za mną. A tu będę miał po prostu bliżej. Mój styropian. Czyli tak jak widać, ja zwykle nie jest kolorowo. Na tym lepiej nie stawać, bo tak jak już wspominałem na ostatnim filmie, tam już poleciało od takiego stawania. Ojej! Ale ona mokra. A naszpikowana gwoździami. Trzeba brać te lżejsze. Pękają od rzucania. Masakra. Drzewo! Pękła. To się tylko nadaje na opał. Myślałem, że do czegoś to wykorzystam. Chyba, że jako tylko stemple. Bo na nic więcej. Naszane konstrukcje sobie miały stać dłużej. O, ta przeżyła. Dobrze, że jednak, tak jak tamtej podłogi nie ściągałem, pewnie już o tym wspominałem, bo tu wszędzie muszę pochodzić po destach i przy ściąganiu tej konstrukcji trochę lipa była. Ale przeżyjemy. Tam mi nowy komin przyjechał, 11 metrów
wziąłem trochę z lepszej firmy, znaczy z lepszej, na pewno trochę z droższej, ale już po oględzinach wstępnych zauważyłem, że jakościowo jest lepszy niż z PKB tu, czy jakoś tak to się nazywa, taka firma, co koło chyba Gorzowa robi, jak się nie mylę. Ceramika jest lepsza, bloczki są ładniejsze, równiejsze, a na cały zestaw chyba był o niecałe 200 zł droższy. I drzwiczki są mocniejsze, ocieplone. Nie jakieś tam badziewie, tylko blaszka, które i tak się nadają do wymiany. I o dziwo, wszystkie elementy, które były napisane na aukcji, przyjechały. Co z tamtej firmy zamawiałem już dwa kominy, czy trzy, i zawsze czegoś brakowało. A tu jest wszystko. Dobra, kończę tą nierówną walkę. Zwalam tą belkę z tej strony, bo jest przemoczona i jest za ciężka. Nie doniosę jej tam bez męczarni. Może. Jo. Zsunę. Tutaj. O. Poszła. Trzeba to wyciągnąć. Z tamtej strony wyleciała, a z tej strony się trzyma. O. Poszła. Ktoś tu coś nawycinał. O, snikopis. Snikopis. Nasze, polskie. Pod belką nawet ładnie wygląda. I też leci na dół. I zaś psuje. To było ocieplenie. Czyli brak ocieplenia. Ciekawe, czy coś w tym gruzie nie jest. Jakichś skarbów nie ma. O ty. Nie fajnie. Ale co zrobimy? Jak to trzeba zrobić? O. Podeścik na bok. Thank you.
Nie chcę iść. O. A beton tu jest. Już myślałem, że jakiś nabój. Dobrze, że tego dużo już nie ma. O, zbrojenie. Gwoździe. Dobra, nie zanudzam was. Lecę z tym dalej. Najwyżej pokażę, jak już będzie koniec, chyba że coś ciekawego będzie. No i kontynuacja jeszcze dzisiejszego, tego samego dnia. To chodzi do godzina, to nie tak to chodzi, za 25-20. Robi się już piękny zachód słońca, jak widzicie, albo nie widzicie. To póki jeszcze jest w miarę widno. To jeszcze tu rozwalam. Pojutrze ostatni dzień wolny. I znowu znikam na parę dni. I znowu to będzie se pewnie mokło. Dalej co zrobić? Pomału się zrobi. A i dziękuję za komentarze. I oczywiście za wszystkie pozytywne oceny. Łapki w górę. Subskrypcje. Bardzo mi miło. Z tego powodu. Szkoda, że na bieżąco nie mogę odpowiadać też w filmach na wasze komentarze. Bo niektórzy to zauważyli na pewno. Zwłaszcza ci, co korzystają z Instagrama. Że nagrania są opóźnione, ponieważ zbieram nagrania na czas, kiedy mnie nie będzie. Tak, żeby nie było, że tam miesiąc się nic nie pokaże. Dlatego tak trochę głupio wychodzi to ja. Od wody popuchły te deski, a tak to się ruszały, a teraz je muszę wybijać. Nie mam czasu nawet filmów robić. Wszystko mnie goni dosłownie. Ten miesiąc jest tak przekichany, że to normalnie masakra. A dni coraz krótsze. Już, o widzicie, już zachodzi. Jeszcze 8 nie ma. Chwilę już po 8 już jest ciemno.
I nie będę mógł nawet po pracy sobie porobić, bo ja pracuję do 19. Zanim dojadę, to już jest przynajmniej w pół do 8 albo 8. Tak więc zostały mi tylko praktycznie wolne dni do pracy tutaj. Ja nie jadę, bo już po prostu ja wracam, jest za ciemno. I tyle. I robota się przedłuży. Może w następnym nagraniu pewnie będziemy to demontować. Chyba że będzie coś innego. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Trzymajcie się. I trzymajcie się. Żegnam was. Z tej ruiny. Na razie. Leci!